mieszkańców schroniska, przyszedł tutaj na świat. Jego mama startowała w zawodach western i przyjechała do nas, mając maleńkiego Reda w brzuszku. To wcale nie oznacza, że nie potrzebuje pomocy, bo tak jak te wszystkie inne konie, on też musi jeść, musi pić. Kochani, zbliżają się święta. Czas miłości, czas pomagania potrzebującym. I te konie bardzo was potrzebują. Potrzebują was nie tylko wirtualnie, jako wirtualnych opiekunów, potrzebują was także tutaj. I zapraszamy, serdecznie zapraszamy do schroniska, abyście te konie poznali, abyście mogli z nimi poobcować, bo to są wspaniałe zwierzęta. No. Kochani, Red czeka na was. Z wami też się będzie tak ochoczo bawił. Czeka na was tutaj w tarze. Przyjedźcie, poznajcie go, zaopiekujcie się nim. Dajcie mu odrobinę miłości na ten świąteczny czas.